Państwa bardzo serdecznie na pierwszym nowochódzkim slamie poetyckim. Slam w przyszłym roku w Polsce będzie miał już 20 lat, więc już to, trochę to trwa, ale tak pokrótce, jest to pojedynek poetów, performerów, poetek, performerek, których tutaj już za chwilę zobaczycie. Zasady są proste. Po pierwsze, wolność słowa. Po drugie, każdy ma na występ dokładnie 3 minuty plus 10 sekund na przygotowanie. Uczestnicy przedstawiają swoje własne teksty, po czym po każdym występie poprosimy Was o głosy. Jeżeli chcecie zobaczyć daną osobę w następnej rundzie, to poprosimy Was o podniesienie ręki z tą zieloną karteczką. My te głosy policzymy i pod koniec pierwszej rundy ogłosimy 4 osoby z najwyższymi wynikami, które przejdą dalej. Pierwszą nagrodę wręczycie oczywiście Wy, czyli publiczności. To jest najważniejsza zasada samowa, że to Wy decydujecie o tym, kto Wam się najbardziej podoba. Natomiast wyjątkowo, z racji tego, że to jest takie miejsce i taka okazja, będzie jeszcze druga nagroda, którą wręczą nasi goście, którzy tutaj też dzisiaj wystąpią, czyli Aleksandra Nowosadko i Jerzy Franczak. Pan dyrektor pozwoli, se pan przetnie wstęgę. Wstałem jakoś, ale chyba znowu się położę. Smutno mi, doktorze. Chcieć zerwać własną różę, a tylko cierpki płucie. Ale finał zawsze był taki, zamiast patyka, do rzeki patyczaka rzucały patyczaki. I nim zdążyłem wybić kamrę, patyczak spłynął do Gdańska przez Włocławek. Na salonach nowochódzki slam poetycki, który miał dzisiaj swój debiut na deskach Ośrodka Kultury Cypriana Kamila Norwida, zaskoczył nas wszystkich bardzo mile, dlatego że wieczór obfitował w szereg emocji zupełnie niespodziewanych. Mieliśmy dużą widownię, mieliśmy wspaniałych gości, którzy przyjechali się do nas z całej Polski, wystąpili dzisiaj jako poeci, performerzy, bo na tym właśnie slam polega. Stawiamy samotnie. Dokonałam wyboru. Bum. Wszystko było, wszystko stare, wiem, nie wnoszę nic nowego. Podczas tego dzisiejszego wieczoru były aż 3 rundy, a w tym musiała być nawet dogrywka, więc widać, że poziom był wyrównany. Były zaskakujące zupełnie występy, od takich humorystycznych po nostalgiczne. Schody w górę, oczy głodne. Wówczas może zbyt pochopnie rzekłaś słowo bezpowrotne, pokonując pierwsze stopnie. Na całych pokojach syf. Myślę, że taką imprezę trzeba powtarzać. W Nowej Hucie tego właśnie brakowało. Brakowało tego, żeby poezja była bardziej żywa, była bardziej przystępna i też, żeby jednoczyła ludzi, bo o to tutaj chodzi. I to żywe słowo dzisiaj na tej scenicznych deskach ośrodka pokazało, że jest mnóstwo ludzi, którzy tego szukają, takiego kontaktu właśnie z poezją. Dziękuję jeszcze raz wszystkim zwycięzcom i wszystkim występującym. Brawo! Moi drodzy, bardzo mi miło wszystkich przywitać na 10. akcji Czysta Dłubnia. Spotykamy się 10. raz. To od 2016 roku staramy się i wiosną, jesienią spotykać. Pogoda nam czasami pomieszała szyki, ale dzisiaj mamy takie jubileuszowe spotkanie 10. na sprzątaniu Dłubni. Jedno już sprzątanie właśnie trwa, czyli koledzy i ochotnicy spływają Dłubnią i sprzątają śmieci z kajaka. Recy Ride. Taki pierwszy marsz z punktami kontrolnymi, na których będą zadawane pytania w różnych dziedzinach związanych z ekologią, recyklingiem. Będą punkty, jak są punkty, będą również nagrody. Na mecie na wszystkich będzie oczywiście też tradycyjnie czekał ciepły posiłek. Oczywiście dla osób, które tradycyjnie chcą przejść się na spacerku, spacerkiem i posprzątać, również zapraszamy, bo będziemy wszyscy sprzątać ulicę Melchiora Wańkowicza, najdzikszy odcinek, najdzikszy, ale do niego bardzo łatwy jest dostęp samochodem, żeby podrzucić jakieś śmieci. My będziemy dzisiaj te śmieci zbierać.